praca będzie tematem dzisiejszego wykładu. We wcześniejszych odcinkach, dzisiejszy ma numer 26, można byłoby właściwie podsumować te wcześniejsze odcinki, mówiąc, że analizowaliśmy dwie klasy zjawisk. Pierwsze zjawiska to było oddziaływania, a drugie zjawiska to był wynik tych oddziaływania, czyli ruch ciała. Wielkością, która charakteryzuje oddziaływanie, są wszystkie siły, a wielkością, która charakteryzuje ruch, są wielkości takie jak zmiana położenia, czyli wektor przemieszczenia, wektor prędkości, wektor przyspieszenia, niezależnie od tego, czy to dotyczy ruchu postępowego, czy ruchu krzywoliniowego. Dzisiaj opowiem o takiej wielkości fizycznej, która również opisuje oddziaływanie, bo jest związana z siłą, ale nie jest to siła, ale wielkość, która nazywa się pracą. O tej wielkości już była mowa w wykładzie czwartym, a dzisiaj powiemy sobie o tym, jak policzyć pracę. To jest bardzo ważna informacja, którą chcemy mieć, bo w wielu zjawiskach fizycznych chcemy właśnie odpowiedzieć na pytanie, jaką pracę musimy wykonać, żeby doszło do efektu końcowego takiego, jaki sobie życzymy. A więc jak definiujemy pracę? Otóż wyobraźmy sobie, że mamy pewną cząstkę, która porusza się po pewnym torze i tor tej cząstki wynika z faktu, że działa na nią pewna siła F. A więc wyobraźmy sobie, że pod wpływem tej siły F, która jest skierowana względem przemieszczenia cząstki dr pod pewnym kątem F, jest wynikiem działania tej siły, jest właśnie przemieszczenie i wówczas pracę definiujemy następująco, że jest to iloczyn skalarny siły i przemieszczenia. Ale ponieważ jest to iloczyn skalarny, to wiemy, że w tym iloczynie skalarnym ważne będzie nie tylko jaka jest wartość siły, jaka jest wartość przemieszczenia, ale również jaki jest kąt między tymi dwiema wielkościami wektorowymi. Jednostką pracy w układzie SI jest jednostka, która wynika z tego iloczynu, z tej definicji pracy, a więc jednostką siły jest newton, jednostką przemieszczenia jest metr, czyli newton razy metr. Co zrobić wtedy, kiedy praca jest wykonywana na całym torze? Czyli wyobraźmy sobie, że nasza cząstka jest przemieszczana z punktu, który wyjściowo znajduje się w miejscu oznaczonym jako A, a potem dochodzi do punktu oznaczonego jako B. No, niestety musimy wtedy posumować iloczyny F razy dr po całym torze i wtedy praca wykonana przez tę siłę musi być równa całce z iloczynu F razy dr, iloczynu skalarnego F razy dr. Granicę dolną tej całki stanowi położenie początkowe, granicę górną położenie końcowe cząstki. Wróćmy na razie do sytuacji prostej, wtedy kiedy siła jest stała. Jeśli siła jest stała, to nie musimy liczyć całki, tylko możemy skorzystać z definicji następującej. Jeśli siła jest stała, to wtedy praca na dowolnym torze to jest iloczyn skalarny siły, jeśli ona jest właśnie stała, razy przemieszczenie. No i jeśli dalej skorzystamy z definicji tego iloczynu skalarnego, to jest wartość siły razy wartość przemieszczenia razy kosinus kąta między nimi. Przykłady obliczania siły, pracy stałej siły pojawiły się już wcześniej w wykładzie czwartym i tam była analizowana praca siły ciężkości albo siły równoważącej, wtedy kiedy ciało było podnoszone w polu grawitacyjnym ziemskim. Taki przykład był analizowany. Pokazaliśmy sobie wówczas, jakim wzorem wyraża się taka praca. Inny przykład to jest przykład sytuacji, kiedy chcemy policzyć pracę siły tarcia i zakładamy, że siła tarcia, że tarcie, czy współczynnik tarcia między dwoma powierzchniami jest stały. To wtedy siła tarcia jest stała i też możemy policzyć właśnie pracę, korzystając z tej prostej formuły. Nie musimy całkować. Bardzo lubimy, kiedy coś liczymy w sposób prosty i nie musimy wykonywać całkowania. A więc jeśli siła jest stała, unikamy tego problemu całkowania.
Dlatego dobrze jest zawsze rozważyć zagadnienie, zastanowić się, czy siła działająca zmienia się, czy może jest stała, bo wtedy niepotrzebnie wykonalibyśmy całkowanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy równię pochyłą i chcemy przemieścić ciało, które znajduje się na tej równi pochyłej, o pewien odcinek d w górę równi i chcemy policzyć pracę wszystkich sił, które będą występowały w tym przypadku. Zacznijmy od pracy tej siły, która powoduje, że ciało jest przemieszczane w górę. A więc praca tej siły to jest oczywiście siła razy przemieszczenie i loczyn skalarny. Jak widzimy, te dwie siły są względem siebie skierowane pod kątem 0, a więc zgodnie z definicją iloczynu skalarnego praca będzie równa f razy d razy cosinus 0, czyli ponieważ cosinus 0 to jest 1, to będzie f razy d. Bardzo prosto jest zatem policzyć taką pracę. To jest sytuacja analogiczna jak wtedy, kiedy siła działa na torze poziomym. Dalej, policzmy sobie pracę siły ciężkości. Siła ciężkości jest zwrócona prostopadle i kąt między siłą ciężkości i przemieszczeniem, który będziemy musieli wstawić do wzoru na pracę, jest równy sumie kąta 90 stopni plus alfa, czyli do wzoru musimy wstawić ciężar ciała razy przemieszczenie i razy cosinus 90 plus alfa. Jeśli teraz skorzystamy ze wzorów trygonometrycznych, które pozwalają nam określić cosinus 90 plus alfa, że jest to minus sinus alfa, to otrzymamy następującą formułę. Minus q razy d razy sinus alfa, gdzie q to jest ciężar równy masa razy przyspieszenie ziemskie. A więc policzyliśmy sobie już pracę siły F, pracę ciężaru. No i teraz jeszcze załóżmy, że między ciałem a równią występuje tarcie. Jeśli występuje tarcie, to wtedy oczywiście jeśli ciało jest przesuwane do góry, to siła tarcia, przy założeniu, że ruch już się odbywa, to będzie siła tarcia związana z tarciem kinetycznym, będzie miała zwrot przeciwny do poruszającego się ciała. I w związku z tym praca siły tarcia będzie wyrażała się następującym wzorem. Oczywiście iloczyn skalarny siły tarcia i przemieszczenia, ale teraz kąt między siłą tarcia i przemieszczeniem to jest 180 stopni. Jeśli to uwzględnimy, to korzystając z faktu, że kosinus 180 stopni to jest minus 1, otrzymamy równanie, w którym praca będzie mniejsza od zera. Prawda? Czyli to jest siła tarcia razy przemieszczenie. No to jeszcze musimy teraz policzyć tę siłę tarcia. Siła tarcia, jak wiemy, to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku. I teraz, żeby policzyć tę siłę, to musimy policzyć siłę nacisku. Siła nacisku, którą ja tutaj oznaczyłam przez n, jest równa co do wartości składowej ciężaru, która jest prostopadła do równi. Czyli to jest wektor, który ja oznaczyłam jako Q1, czyli nacisk będzie co do wartości równy składowej Q1 ciężaru, a składowa Q1 ciężaru to jest ciężar razy kosinus kąta, co wynika z tego trójkąta. A więc za n podstawimy sobie Q razy kosinus alfa i w ten sposób otrzymamy następujący wzór, że jest to minus współczynnik tarcia kinetycznego, bo pamiętamy, że ciało już jest w ruchu, razy ciężar kosinus alfa i razy d. I teraz, jeśli chcemy policzyć pracę, którą wykonują wszystkie te trzy siły podczas ruchu tego ciała na równi, czyli siła F, ciężar oraz siła tarcia, to musimy tę pracę do siebie dodać. Oczywiście praca jest wielkością skalarną, więc dodajemy ją skalarnie, tak jak dodajemy wszystkie liczby, czyli dodajemy po prostu liczby, które otrzymaliśmy z naszego równania na pracę siły tarcia, na pracę siły F i na pracę ciężaru. I dodajemy je, otrzymujemy następujące równanie. No i widzimy, że w tym równaniu mamy zarówno człony, które są ze znakiem plus, jak i ze znakiem minus. Co robić jednak wtedy, kiedy siła zależy od położenia? Jeśli siła zależy od położenia, no to już z tego, co powiedziałam wcześniej, wynika, że będziemy musieli niestety pocałkować. Bardzo nie lubimy
może niektórzy nie przepadają za całkowaniem i dobrze byłoby, jeśli tylko się da, uniknąć tego. No ale w tym przypadku może niekoniecznie, nie da się tego zrobić. Jak pokażemy później, w niektórych przypadkach jednak można tego całkowania uniknąć, jeśli wprowadzi się pojęcie energii potencjalnej, ale to pojęcie jest wprowadzane tylko dla pewnej klasy sił, a więc nie zawsze tego całkowania możemy uniknąć. Czyli wróćmy do sytuacji, kiedy musimy całkować. Jak siła jest zależna od położenia, no to wracamy do tej definicji, w której pojawia się całka z iloczynu skalarnego siły i przemieszczenia. I ponieważ tutaj jest całka, a więc jeśli to jest całka, to widzimy, że z definicji ta praca jest równa iloczynowi, jest równa całce z siły po przemieszczeniu. Przyjrzyjmy sobie, jak to wygląda wtedy, kiedy mamy jeden wymiar, bo jest to łatwiej analizować. I na jednym z wcześniejszych wykładów podawałam definicję, jak policzyć całkę w takim prostym przypadku, więc odświeżmy to sobie po to, żeby coś sobie przypomnieć w odniesieniu do liczenia całki. A więc z definicji w jednym wymiarze to samo równanie będzie wyglądało następująco. Jeśli siła zależy tylko od x, to będzie to całka z f od x dx, no i w granicach od A do B, jeśli nas interesuje praca na skończonym odcinku drogi. No ale z definicji taka całka to jest granica przy zmianie argumentu delta xi dążącym do zera, które sprowadza się do tego, że to delta xi zawęża się do małej wartości dx i musimy posumować iloczyny f od x i średnie, gdzie x i średnie siedzi w środku przedziału delta xi razy przedział delta xi. Czyli jeśli to sobie na obrazku zobaczymy, to na pewno będzie nam łatwiej to zrozumieć. Czyli zobaczmy jeszcze raz, jak to wygląda na obrazku. Mamy funkcję f od x. Niech ona będzie jakakolwiek, prawda? I teraz chcemy policzyć pracę, jaką ta siła wykona na drodze od odcinka, od punktu A do punktu B po tej krzywej. Czyli siła f od x, jak widzimy, nie jest funkcją, którą łatwo jest zapisać za pomocą wzoru i nie jest stałą siłą, bo zależy od x. A więc odcinek AB dzielimy na małe odcinki. Każdy z tych odcinków ma szerokość delta x1, delta x2, delta x3 i tak dalej. I dla każdego odcinka iloczyn f od x i średniego, które siedzi w środku takiego przedzialiku delta xi, tej wartości argumentu x i średnie odpowiada wartość funkcji f od x i średnie. I teraz jeśli my pomnożymy f od x i przez przedział delta xi, to otrzymamy pole takiego prostokąta. I suma w tym wyrażeniu oznacza, że my będziemy zmieniać to położenie x i średnie i będziemy dodawać pola prostokątów, które w sumie sprowadzą się do tego, że otrzymamy pole pod całym wykresem, jeśli te prostokąty dostatecznie będą, powtórzę jeszcze ten slajd, jeśli te prostokąty będą dostatecznie wąskie. Jeśli będą wąskie, to my będziemy w stanie odtworzyć przebieg całej tej krzywej, tak jak to właśnie jest pokazane tutaj na tym rysunku. Czyli co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy wykres w zależności f od x i pole pod wykresem to jest to, co jest właśnie tutaj po prawej stronie tego równania. Ale to pole pod wykresem jest jednocześnie tą całką, prawda? Czyli z tego wynika, że praca tej siły zmiennej zależnej od położenia to jest całka z tej siły po przemieszczeniu, ale ta całka jest również polem pod wykresem siły od przemieszczenia w jednym wymiarze f od x na naszym rysunku. Czyli z tego będziemy mogli skorzystać, jak będziemy obliczać pracę dla przypadku, kiedy zależność funkcyjna będzie prosta, także my będziemy mogli łatwo, korzystając z założeń geometrycznych, policzyć pole pod wykresem, bo przecież są takie sytuacje, kiedy my to umiemy. Czyli podsumujmy, praca jest równa polu powierzchni pod wykresem funkcji f od x, gdzie f jest siłą, x jest położeniem ciała. Na przykład siła sprężystości
Siła sprężystości ma taką właściwość, że pojawia się wówczas, kiedy na przykład ciało takie jak sprężyna, do którego jest zamocowane jakieś inne ciało, będziemy naciągać, czyli naciągamy sprężynę, jak ją naciągamy, czyli działamy pewną siłą zewnętrzną na to ciało i na sprężynę, to wtedy na to medium, które jest odpowiedzialne za siłę, czyli powiedzmy, że to jest nasza ręka, ciągnąca sprężynę w prawo, będzie działała zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Siła reakcji, która będzie miała zwrot przeciwny i ta siła nazywa się siłą sprężystości. O tej sile już mówiliśmy wcześniej, więc nie będę się rozwodzić na ten temat. W każdym razie, jeśli chodzi o siłę zewnętrzną, kiedy mamy do czynienia ze sprężyną, w granicach, w których jest spełnione prawo Hooka, o którym sobie jeszcze też będziemy mówić kiedyś, w czasie późniejszych wykładów, to siła zewnętrzna jest proporcjonalna do wychylenia. To jest oczywiste, prawda? Im mocniej naciągamy sprężynę, czy też im bardziej chcemy ją naciągnąć, tym większą siłę musimy przyłożyć. A siła sprężystości ma wartość taką samą, ale zwrot oczywiście przeciwny. Policzmy sobie pracę siły sprężystości albo pracę siły zewnętrznej, która wywołuje właśnie to wychylenie sprężyny z położenia równowagi. Praca siły zewnętrznej, no jak widzimy tutaj ta siła zewnętrzna zależy od położenia, ale na szczęście to jest funkcja liniowa, to jeśli ona się pojawi w całce, będziemy mieć łatwo, bo umiemy policzyć całkę z takiej siły, czyli liczymy zgodnie z definicją. Praca to jest całka z siły razy przemieszczenie. Siła i przemieszczenie mają ten sam zwrot, prawda? Ciągniemy sprężynę w dół i przemieszcza się w dół i my ciągniemy w dół, czyli i siła i przemieszczenie mają zwrot ten sam, czyli kąt między nimi jest 0, a więc kosinus 0 w iloczynie skalarnym jest 1. Zostaje nam całka ze stałej, ta stała zależy od tego, z jakiego materiału jest wykonana sprężyna, którą możemy też tę stałą wyciągnąć przed całkę i w całce zostaje nam całka z y dy od 0 do A przy założeniu, że naciągamy ją od położenia zrelaksowanego do pewnego położenia końcowego A. Całka z y dy to jest y kwadrat przez 2, czyli otrzymujemy 1 druga ky kwadrat w granicach od 0 do A. No i jak to sobie policzymy, to otrzymujemy pracę, która jest równa 1 druga ka kwadrat. Praca siły sprężystości będzie co do wartości taka sama, tylko ze zwrotem minus. Sprawdźmy teraz, jaki jest wykres. Oczywiście wykres siły zewnętrznej od wychylenia jest linią prostą. To jest funkcja liniowa ze współczynnikiem kierunkowym równym k. Czyli dla przykładu zależność siły zewnętrznej od y została tutaj narysowana w postaci tej linii. No i teraz zgodnie z tym równaniem praca to jest 1 druga ka kwadrat. Ale jeśli skorzystamy z prostych założeń geometrycznych, widzimy, że pole pod wykresem f od y to jest trójkąt, no to umiemy policzyć pole trójkąta. Pole trójkąta, jedna druga podstawy razy wysokość i otrzymamy dokładnie to samo, co otrzymaliśmy całkując, prawda? Czyli jeśli, prawda, wynik jest ten sam. Jeśli więc nie musimy wykonywać całkowania, możemy policzyć, korzystając z prostych zależności, czyli skorzystać z tego, że pole pod wykresem zależności funkcji od wychylenia jest pracą, to tak to zróbmy, bo wtedy będzie dużo mniej pracy do wykonania, prawda? Jeśli chodzi o pracę siły sprężystości, jeszcze powiedzmy sobie, ta praca siły sprężystości jest równa minus pracy siły zewnętrznej, czyli jak wspomniałam wcześniej, to będzie dla naszego przykładu minus 1 druga ky kwadrat. Na koniec jeszcze wspomnę o pracy siły dośrodkowej. Wyobraźmy sobie, że mamy ciało, które porusza się po fragmencie okręgu, także przemieszczenie jest skierowane wzdłuż tego okręgu, a siła dośrodkowa jest skierowana wzdłuż R do
środka okręgu. I oczywiście widzimy tutaj, że praca tej siły dośrodkowej musi być równa ile? Zero. Dlaczego? Bo kąt między DR a F jest 90 stopni, a jeśli kąt jest 90 stopni, to zgodnie z tym, co wiemy z nauki matematyki, kosinus 90 stopni jest 0, czyli praca siły dośrodkowej zawsze jest równa 0. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ciało będzie się poruszać po torze krzywoliniowym, to efektywnie pracę wykonywać będzie tylko ta składowa siły, która będzie równoległa do dr. Czyli jeśli mamy siłę działającą w torze krzywoliniowym pod pewnym kątem do dr, to efektywnie będzie wykonywać siłę tylko ta składowa, która jest równoległa do dr i ta równoległa jest tutaj wyrażona przez kąt alfa, że jest to f razy kosinus alfa i wtedy do równania na pracę wykorzystujemy tylko właśnie tę siłę. Czyli elementarna praca przy przemieszczeniu ODR będzie równe F razy kosinus alfa i razy TR. I na sam koniec jeszcze powiedzmy sobie o pewnej wielkości fizycznej, która nas bardzo interesuje jako użytkowników różnych urządzeń elektrycznych, mechanicznych, samochód, światło w domu, zużycie energii, a więc to jest bardzo często nas interesuje moc, czyli szybkość, z jaką wykonywana jest praca. A więc jest to pochodna pracy po czasie. Jednostką mocy jest watt, ponieważ to jest pochodna pracy po czasie, to jest to joule na sekundę, bo jednostką pracy jest joule. No i jeżeli chcemy policzyć pracę, to możemy skorzystać z faktu, że będzie obowiązywała relacja odwrotna, że praca to będzie całka z mocy od czasu po dt. Jeśli moc jest stała, to możemy skorzystać z następującej relacji, że moc to jest iloczyn skalarny siły i prędkości, ale tylko właśnie wtedy, kiedy siła działająca jest stała. Dziękuję bardzo za uwagę.